Witam wszystkich serdecznie na moim kanale LR Creative. W dzisiejszym filmie będziemy kontynuować tworzenie naszej mapki do Dooma, której motywem przewodnim jest kanion. Myślę, że dzisiaj skupimy się na stworzeniu miejsca startu i będzie to jaskinia. Zaczniemy od stworzenia tutaj takiego bazowego kształtu. O, dokładnie coś takiego. Teraz sobie na podglądzie obniżymy sufit do pożądanej wysokości i trochę podwyższymy podłogę. Coś ten deseń. Dokładnie, będziemy tutaj tą jaskinią wychodzić do kanionu. Oczywiście przyciemnimy trochę, żeby to naturalnie wyglądało. Uzupełnimy teksturki z zewnątrz i voilà. I tu mamy, tak powiem, zarys naszej jaskini. Dobra, myślę, że teraz trochę pobawimy się w limitowanie oświetlenia i będzie to polegało na tym, że zrobimy taką iluzję padającego światła do wejścia. No, zrobimy to taką metodą tradycyjną, czyli poprzez tworzenie kolejnych wąskich sektorów, które będą później miały odpowiednie stopniowanie oświetlenia. Jedziemy tutaj zgodnie z tą pierwszą linią wejścia do jaskini i tworzymy, kolejne sektory. Dobra, doszliśmy tutaj do załamania i tutaj będziemy robili, muszę poprawić przedłużenie tej linii i do samego końca. Dodajemy kolejne fragmenty. Dobra. I tutaj już dobiliśmy do tej ściany. A też myślę, że możemy pociągnąć prostą linię. Ok. Jeszcze chyba z dwa sektory tu wejdą. No, dobra, niech będzie 3. O, dobra. Mamy to. No i teraz musimy po prostu zaznaczyć wszystkie sektory i przy użyciu naszego narzędzia tworzymy stopniowanie oświetlenia. Efekt końcowy jest właśnie taki. Wygląda to całkiem fajnie, realistycznie. Prosty sposób. Bez żadnych bajerów. Ok, myślę, że teraz trochę tutaj urozmaicimy wnętrze jaskini. Trzeba zrobić bardziej atrakcyjne. Dodamy jakieś półki skalne. Tutaj jakiś słup stworzymy.
Dobra, tutaj trochę poszarpiemy ten kształt. Dobra, jeszcze z tej strony coś tutaj, jakieś takie zawijasy. Nie, tutaj nie. Dobra. Teraz trochę to podwyższymy i obniżymy sufit. Obniżymy. Podłogę obniżymy, tak trochę randomowo. Coś tam deseń. O, jeszcze tutaj. Coś takiego. Dobra. Teraz sobie tylko wszystkie puste tekstury zlikwidujemy. I teraz stworzymy taką, jakby to nazwać, kanalizację. Która będzie nawiązywała do poprzedniej mapy, która jest z kolei zaprojektowana w motywach tej bazy z dużą ilości lawy. Dlatego też stworzymy sobie tutaj taką rurę kanalizacyjną, w której właśnie takowa lawa będzie wypływać. Ok, najpierw stworzymy roboczy kształt. Coś ten deseń. No w ogóle to na razie rury nie przypomina, ale teraz to dopracujemy. Dobra, wydłużymy to. Ok. I zrobimy sobie tutaj taką nieckę, do której ta lawa będzie spływać. Jeszcze tylko tutaj połączymy i voila. Sufit podwyższymy. Jeszcze trochę wyżej. Podłogę w dół. I może całą tą rurę podwyższymy do góry. O, coś takiego. Dobra. Mniej więcej taka wysokość będzie odpowiednia. Dobra. Może jeszcze podamy parę sektorów, żeby kształt był bardziej okrągły, nie taki kanciasty. Okej, jeszcze jeden. Dokładnie. Mamy w rzucie taki cylinder teraz. Musimy odpowiednio sektory poustawiać. Okej, ten środkowy na samym dole. I kolejne będziemy stopniować coraz wyżej. O, coś ten deseń. Dobra, to samo na górze zrobimy.
tutaj jeszcze obniżymy boki. I teraz po kolei do samej góry. No i powiem wam, nie wyszło to, jakbym sobie to wyobrażał. Chyba trochę rozciągniemy też. No wyszedł mi ten rąb, a nie okrąg. Trochę rozciągnę. No nadal to nie przypomina rury. Musimy tutaj... te sektory inaczej poustawiać. Ale wcześniej sobie to... oteksturujemy. Tam gdzie skała, tam będzie skała. Natomiast tutaj z tej strony też damy skałę. Dobra. Resztę natomiast weźmiemy jakiś metal. To by tu wybierać fajnego. Momencik. Ja to widziałem. O, może to. Zobaczmy na podglądzie, jak to wyszło. No, jakoś to powoli zaczyna wyglądać. Jeszcze tylko teraz pozostałe elementy przerobimy na właściwą teksturę, którą tu wybrać, by w miarę to było jednorodne z ściankami. Może to. Dobra, zobaczmy, jak to wyszło. No, powiedzmy, że jeszcze tylko tekstury podmienimy tych skał. Jak to wygląda? Okej, tylko cały czas mamy rąb. Muszę tą frontową ścianę trzeba zamienić. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko ten rąb mnie denerwuje. Trzeba to bardziej kształt koła przyjąć. Myślę, że jak tutaj te górne i dolne sektory trochę spłaszczymy w ten sposób. O, i boczne ściany, żeby jeszcze podwyższyć. Toś ten deseń. To samo na dole zrobimy. Obniżymy. O, no już trochę lepiej to wygląda. Oczywiście musi tutaj płynąć lawa i trochę oświetlenie podkręcimy. I tutaj zrobimy też stopniowanie oświetlenia. Od zewnątrz najciemniej do wewnątrz. No, wyszło na odwrót. O.
Momencik jeszcze raz. O, dobra. I w drugą stronę, dobra. Sprawdźmy. No, wygląda to już zdecydowanie lepiej. Nie licząc na tej ściany z tyłu. Ale na to też znajdziemy sposób. Zrobimy sobie takie załamanie. I po prostu ten cały rurociąg będzie zakręcał. Będzie sprawiał wrażenie, że on gdzieś tam się ciągnie dalej. My tego nie będziemy widzieć, że on tu zaraz za zakrętem się kończy. A będzie sprawiał złudzenie, że gdzieś tam on tam dalej biegnie. Ok, teraz musimy tylko sprytnie połączyć obydwa sektory. Musimy każdy sektor osobno połączyć z istniejącym. Dokładnie tak. Jesteśmy w połowie. Jeszcze chwila. Dobra. Nie wiem, może jakiś jest szybszy na to sposób, ale inny sposób mi nie przychodzi do głowy, jak to po prostu zrobić ręcznie dla każdego sektora. Okej. O, i coś takiego. Jeszcze tylko musimy poteksturować. Przesuniemy to w prawo, żeby to załamanie jeszcze trochę przeciągnąć. Dziknie to. Jeszcze trochę w prawo. Teraz tą ścianę z lewej przesuwamy maksymalnie do granicy naszej mapy. Także nie będziemy mogli z jaskini zobaczyć końca tej kanalizacji. Dobra, to jakieś dziwne mamy rzeczy nam porobiły. Brzydko to wygląda. Takie przeskoki światła. To po prostu problem w tych werteksach. Musieli je po prostu pousuwać. O, dokładnie. Jeszcze tu. Ups. Nie to chciałem zrobić. Momencik. To w inny sposób. O, dokładnie tak. I voilà. Mamy już ładną prostą linię. Teraz jeszcze trzeba jakoś te tekstury ładnie poukładać. Trochę przyciemnimy. Za bardzo nam to świeci, wydaje mi się. Dobra.
robić teraz? Liniowanie. O! Coś ten deseń. Dobra, musimy teraz jakiś front tej kanalizacji zrobić. Bo ona jakoś się sensownie kończyła, a nie tak równo ze skałą. Dodamy tu tak parę sektorów. Będzie to taka obramówka tej rury. Tu tylko jeszcze poprawimy. I tutaj poddajemy sektory. Dobra. Kopiuj i wklej, żeby było szybciej. Coś się tutaj nie pokrywa, ale zaraz to poprawimy. Momencik, o właśnie tu, tu. Teraz powinno być wszędzie równo. Dobra. Te krawędzie tutaj trochę przedłużymy. O, właśnie tak. I teraz musimy odpowiednio wyrównać wysokość. Szczególnych sektorów, żeby żyło tam taką obramówkę. Coś ten deseń. Teraz tamtą teksturę w tle zmienimy na jakiś metaliczny deseń. O! Dokładnie tak. Coś takiego. Jeszcze tylko po bokach. Przydałoby się te tekstury jakieś wyrównać. Tutaj tu mamy jeszcze jakieś braki w teksturowaniu. Momencik, trzeba to uzupełnić. Dobra. To trochę mi się nie podoba ta tekstura tej ubramówki. Ale jeszcze nad tym pomyślimy. Na razie zrobimy pływającą lawę do naszej niecki. Co by tu mogłoby imitować spływanie tej lawy? Może to?
Dobra. Dobra, jeszcze teraz myślę, że zrobimy stopniowanie. Głębokości naszej niecki. I zrobimy sobie najpierw najgłębsze miejsce. Dokładnie. A potem będziemy robili stopniowanie głębokości. Ups. Dobra, teraz to poprawimy. Właśnie tak. I jeszcze jeden stopień. Dokładnie coś takiego. Ok. To sobie zrobimy. Obniżenie. No, zmienimy na lawę. Tutaj też w sumie można trochę podwyższyć. A czemu by nie? Jeszcze wyżej. Dobra, jeszcze tylko teksturować. I rozjaśnić naszą nieckę. I zrobić stopniowanie oświetlenia. Dokładnie coś takiego. Dobra, jeszcze krawędź rury trzeba, założyłem, zrobić cieniowanie po lewej i po prawej. O właśnie, tu coś nie wyszło. No ta tekstura coś jest z nim nie tak. Jeszcze raz. Nie, to nie jest problem w oświetleniu, tylko z teksturą. Tak mi się wydaje, ale jeszcze sprawdzimy. A nie, to jednak coś z oświetleniem. Dobra, to dajmy jeden kolor, znaczy się jeden stopień oświetlenia. Kurczę, słabo to wygląda. Muszę zmienić teksturę. Ta tutaj nie pasuje. Na co by to zamienić? Dłuższego wyboru nie mam. Może to. Zobaczmy, jak to wyglądało. Jak zamienię wszystko. No, chyba lepiej. Przynajmniej nie ma tych odróżniających się krawędzi.
jeszcze na dole zobaczmy. Momencik, tylko to schowajmy. O! No znacznie lepiej to wygląda. Okej. Myślę, że teraz jeszcze trochę tutaj porzeźbimy w przy tym wejściu. Jakieś byłyby też schodki. O, dokładnie. No i tutaj poszarpiemy ten teren. Przy tej skale. W poprzednim odcinku robiłem to na górze. Teraz zrobimy to samo dołem. Dokładnie tak. Trochę mi to powoli idzie, wiem, jestem świadomy. No ale niestety mało czasu wolnego. Dużo pomysłów w głowie. Nie jestem w stanie wszystkiego jednocześnie realizować. Mam nadzieję, że trochę pracy nad tą mapką przyspieszę w najbliższym czasie. To jeszcze pociągniemy do końca. Żeby nie wyszło, że w tym projekcie będę ostatni. A co by nie było, myślę, że i tak to dokończymy. Wyjdzie z tego, myślę, że ciekawa mapka. O, dobra, jeszcze tutaj. Dobra. Okej. Jeszcze tylko oteksturujemy to. I gotowe. Dokładnie coś takiego. Okej, myślę, że możemy kończyć, jeżeli chodzi o mniejszy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Tymczasem co? Trzymajcie się. Cześć.